W porządku. Nie, sir. Memorandum, które przedstawiłem, było prowokujące i kłopotliwe. Przeciw widłom od gnoju nie można brać się kordelacją. W porządku, Gurdon. Na odwrót, sir. Co powiedziałeś gubernatorowi? Oświadczyłem, że treść noty nie jest panu znana. Odpowiedź gubernatora brzmi. Jeśli madame Pontier w ciągu 24 godzin nie opuści pańskiego domu, zniesione zostaną dotychczasowe ulgi i narzucony twardy reżim więzienny. Dlaczego wcześniej nie przyszedłeś? Dlaczego mnie nie informowałeś? Twoje postępowanie było nieodpowiedzialne, generale. Ale konieczne, sir. Trzeba było panu otworzyć oczy. Trzęsie ci się głos, Gurgo? Wszystko w porządku, sir. Masz łzy w oczach? Wszystko w porządku, sir. Nie, Gurgo, co się stało? Sir, niech pan wyrzuci tę babę. Na Boga, proszę odesłać ją precz. Ona jest szalona. Budzi nas o 4 rano. Musimy doić, karmić, gonić szczury, wyrzucać gnój. Ponoć myszy rodzą się z brudu. To wariatka, nieuczona, prymitywna. Niejaki Helmon jakoby wynalazł sposób na wyrób myszy. Do garnka z brudnymi szmatami wrzuca kawałek sera, trochę ziarna, a myszy rodzą się jak szalone. Im więcej brudu, tym więcej myszy. Ona w to wierzy. I goni nas z miotłą przez cały dzień. Sir, niech pan ją wyrzuci, zanim wszyscy powariujemy. W nocy liczymy zabite szczury i budzimy się ze strachu, że mamy ich za mało. Sir, jestem żołnierzem, a on mnie zmusza. Przesadzasz, Gurgo. Nie przesadzam, sir! Mówię prawdę, przysięgam. Proszę zapytać generała Breton. Wedle rozkazu przyniosłem mundur, sir. Życzyłem sobie przyniesienia munduru konsula. Tak jest. Oto on. Tylko, że będziemy musieli go trochę oczyścić. Żartujesz, Bertrand. Na to bym sobie nigdy nie pozwolił, sir. Z munduru konsula zrobiła stracha na wróble w warzywniku. Nie. Tak. Nie. Tak, niech pan popatrzy. Jak mogłeś zezwolić na taką hańbę, takie kretyństwo, takie świństwo? Zdrada stanu. Jesteś zdegradowany, Bertrand! Madam oświadczyła, że to za pańską zgodą. Powiedziała dosłownie, lepsza świeża marchewka niż stęchła maskarada. Stęchła maskarada, moja jedyna pamiątka, historyczny unikat. Świeża marchewka to ścierwo! Ta bestia! Ja ją zabiję! Rozerwę na strzępy! Niech się pan uspokoi, sir. Wygonimy ją, wyrzucimy z wyspy. Jak? Nie pójdzie! Pójdzie, sir. To Korsykanka, wy jej nie znacie. Wasza wysokość, proszę pozostawić to mnie. Ja to załatwię. Czekaj! Gurgo, jestem jej winien 20 tysięcy franków. Dałem słowo honoru. Kiedy dostanie pieniądze, odejdzie dobrowolnie. Dobrze, sir. Użyczę moich oszczędności. Jestem pewien, że generał Bertrand także. Do usług, sir. Ocaliliście mój honor, panowie. Ocaliliśmy godność i spokój pańskiego domu, sir. Idź, Gurgo. Przyprowadź ją choćby siłą. Rozkaz! Taka hańba. Co sobie myśli ta kobieta? Podzielasz moje rozgoryczenie, Bertrand? Oczywiście, sir. A może jesteś odmiennego zdania? W żadnym wypadku, sir. To powiedz coś! Jej zachowanie było niewybaczalne. Jestem, sir! Generał Izabela Pontier melduje się na rozkaz, znaczy przybycie. Zostawcie nas samych, zawołam was. Czekaj. Nie będę krzyczał, Józefino. Szkoda cesarskiego gardła. Zawiodłaś mnie. To, co zrobiłaś z moim mundurem. Ja? Cesarska mość, ptaki! Łajdaki ze złości, że nie mogą na marchew. Zhańbiłaś jedyną pamiątkę, symbol majestatu mojej sławnej przeszłości. Sławnej? Tak? To ja cesarskiej mości powiem, co ja myślę o jego sławnej przeszłości. Nie chcę o niczym słyszeć. A cesarska mość boi się usłyszeć, co ludzie o nim naprawdę myślą. Ludzie?
Opinia publiczna to zdzira. Każdy ją może kupić. Wystarczyło rzucić parę franków, urządzić ludową wyżerkę, a wszyscy, co do jednego, przysięgali na moje bitwy, wojny, prawa, na wszystko, czego chciałem. Dlaczego mieli nie przysięgać, skoro się za darmo najedli? Ludzie nie są głupi, cesarska mość. Przysięgali, wołali, niech żyje cesarz, ale równocześnie wiedzieli, co to za cesarz. Walczył o równość, wolność. Teraz trwoni miliony swoim braciszkom, kuzynom szlacheckim darmo zjadą. Rozdaje renty i tytuły za to, że ci schlebiali i klaskali. Pozwalałeś uciskać biedny lud i objadać Francję. Co mogłem zrobić? Władca ma tylko dwie możliwości. Budzić strach albo wdzięczność, inaczej się nie utrzyma. Nie chciałem wprowadzać terroru, zobowiązałem ludzi wdzięcznością. To był błąd, dzisiaj wiem. Ludzie zdradzają raczej tego, kogo kochają, jeśli tego, kogo się boją, mnie kochali i zdradzili. Zdradziłeś pierwszy. Byłeś pijany władzą i sławą. Inaczej nigdy byś nie pozwolił, żeby dzieci modliły się do ciebie jak do Pana Boga. Winniśmy naszemu najjaśniejszemu, cesarzowi, Napoleonowi, cześć, miłość i modlitwę za jego ocalenie, ponieważ Bóg uczynił go obrazem swoim na tej ziemi. Nie wstyd ci? Nie wymyśliłem tej modlitwy, w ogóle o niej nie wiedziałem. Tak, inaczej byś zakazał. Pokazali mi uchwałę, dopiero kiedy wszystkie szkoły wprowadziły ją obowiązkowo. Co mogłem robić? Ostatecznie dzieci do kogoś muszą się modlić. Modliły się do mnie w końcu lepiej niż do Bourbonu. W ogóle jakim prawem wezwana do raportu krytykujesz cesarza? Przez ordynarną niedbałość zniszczyłaś mundur konsula. A przez głupotę zagroziłaś przywilejom, jakie jeszcze mamy. Jakim przywilejom? Że pozwalają ci pić zatrute wino i chodzić dookoła domu w asyście dwóch strażników. O te przywileje walczyliśmy 3 lata! A kto walczył? Ta banda nicponi? Zostali z tobą tylko po to, żeby opisywać twoją nędzę i ubóstwo, a potem sprzedawać te bazgroby, jak były pan świata. Igrał, igrał, już się doigrał. Zakazuję mówić z cesarzem tym tonem. A co z ciebie za cesarz? Żaden z ciebie cesarz. Zwyczajny, spietrany tchórz. Oto kim jesteś. Jesteś zdegradowana. Walczyłeś tylko wtedy, kiedy miałeś za plecami 500 000 żołnierzy. Jesteś zdegradowana. A tu wystarczy, że lą na ciebie tupnie, otrzęsiesz się jak galareta i potem się nie dziw, że cała Francja o tobie zapomniała. Generale Pompier, został pan zdegradowany. Miałem tego po dziurki w nosie. Od dzisiaj cesarski chlewik będziesz sobie wymiatał sam. Oddaj generalski kapelusz. No proszę. Śmierdzi z tej chlizny jak wszystko w tej dziurze. Spleśniały cesarz i spleśniały dwór. Tfu! Nikt cię tu nie trzyma. Możesz odejść. Oddaj mi pieniądze, a pójdę. Nie zostanę ani minuty. Powiedziałaś ani minuty. Tak. Jak mi oddasz 20 000. Masz. Skąd ty wziąłeś pieniądze? Przelicz. Ja nie chcę ci zabierać. Jeżeli nie masz, to poczekam kilka tygodni, mnie nie wykończy. Za to mnie wykończy. Nie mogę na ciebie patrzeć. Bierz pieniądze i spływaj, albo pojedziesz do domu bez nich. Dobrze. Jak sobie życzysz. Tylko żebyś nie musiał umierać, zanim ciebie stracą. Potrafię sam starać się o siebie. Widziałam. Zanim przyjechałam, jadłeś raz dziennie. Kiedy wiało, musieli cię trzymać, żebyś nie upadł. Jeszcze coś? Marchew niech cię utrą z jabłkiem. Nie jadam marchwi. Marchew jest zdrowa. Nie znoszę marchwi. Hodowałam ją tylko dla ciebie. Żygam na marchew. Porządny, kształcony człowiek nigdy by tak nie powiedział. Nie jestem porządnym człowiekiem. To prawda. Ordynarny, niewdzięczny cham. Oto kim jesteś. Paryska flądra.
korsykański zbój? Korsykańska dziwka. Generalski kur...